Julia Wróblewska została okradziona, gwiazda Wszystko w sieci. Julka Wróblewska opublikowała w sieci przerażający wpis. Okazuje się, że młoda aktorka padła ofiarą złodziei. Ukradli mi telefon. Jest 8 minut od mojego domu i zmienili lokalizację 2 razy. Nie da się nic zrobić. Telefon jest zablokowany. Nice. FML, Ank. Jo, tac moje życie. Generalnie powiem z góry, że nie poczułam kieszonkowca i zorientowałam się niedługo po czym namierzyłam go w parku, potem w bloku wyznala gwiazda. Po zorientowaniu się, że smartfona nie ma w kieszeni, sprawa została zgłoszona na policję. Funkcjonariusze przyjęli jednak, że urządzenie zostało po prostu zgubione. Wówczas dopuszcza się, że potencjalny znalazca zwróci zgubę w ciągu 14 dni. Wróblewska próbowała udowodnić policjantom, że jej telefon stał się przedmiotem kradzieży. Zwracając uwagę na zmianę lokalizacji, jednak uznano, że to nie wystarczy, żeby móc wszczać czynności mające na celu uchwycenie sprawcy. Aktorka uznała więc, że nie może liczyć na pomoc i postara się sama rozprawić ze złodziejem. Gwiazda uważa, że telefon ukradziono jej w sklepie spożywczym, w którym robiła zakupy. Gdy płaciła już za zakupy, doszło do dziwnej sytuacji z udziałem 2 mężczyzn. Obydwaj zachowywali się podejrzanie. Ogarnęłam, że dałam się tak łatwo nabrać. Byłam w sklepie i wszedł typ, który zaczął się strasznie głośno zachowywać. Przywitał wszystkich, krzyczał dzień dobry i w ogóle. Podszedł do mnie i mojej koleżanki. Że nie jesteśmy jakie jest wypasione, jakie jest herlawe, insynuując, że chudziutkie jesteśmy. Był z drugim typem, który był gdzieś z boku. Prawdopodobnie musiał czekać, aż zapłaciłam telefonem i jak tamten zwracał na siebie uwagę. To ten drugi zabrał mi telefon, opowiedziała Julka. Gwiazda zaapelowała do fanów, by zgłosili się do niej, jeśli mieli styczność ze złodziejami. Ma zamiar zrobić wszystko, co w jej mocy, by namierzyć zgubę. Julia Wróblewska zdecydowała, że sama znajdzie zagubiony przedmiot, który dziwnym trafem znalazł się poza sklepem, w którym mogła go ewentualnie zostawić. Jak w ciągu 14 dni się nie znajdzie, to brawa dla złodzieja, za nie ogarniecie. Że lokalizator działa bez sieci, znam twój adres, spryciarzu. Myślę, że kamery w sklepie to jest nagrale, co trzeba zaznaczyła. Miejmy nadzieję, że Julka szybko schwyta złodzieja i odzyska swoją własność.